Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Przypowieść, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest dość zaskakująca, pełna paradoksów. Gospodarz chwali nieuczciwego zarządcę, że ten go ograbił z majątku, a niegodziwą mamonę pan nazywa narzędziem budowania przyjaźni. Jak zrozumieć te paradoksy? Najpierw trzeba rozróżnić dwa porządki – doczesny i wieczny. To, co w porządku doczesnym wydaje się być niedorzecznością, w porządku wiecznym staje się mądrością. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus pokazuje nam drogę do Królestwa Bożego, która wiedzie przez sam środek naszej zwyczajnej codzienności. Jesteśmy w stanie wiele poświęcić, jeśli na czymś nam naprawdę zależy. Jesteśmy zdolni do wielkich wyrzeczeń, jeśli naprawdę chcemy osiągnąć jakiś ważny dla nas cel. Jezus zaprasza nas, abyśmy takiej motywacji poszukali także w podążaniu za Nim na drodze do Królestwa Bożego. Po drugie, wszystko, co mamy, powinniśmy dobrze wykorzystać, obracając to w duchowe dobro. Pieniądze są dobre o tyle, o ile służą dobrym rzeczom. Nie są dobre wtedy, gdy do dobra nie prowadzą, na przykład kiedy trwonione są na zbytki i niepotrzebny luksus, kiedy marnowane są na hazard lub używki. Stają się narzędziem dobra, kiedy służą budowaniu człowieka, ale jeszcze bardziej, kiedy służą budowaniu innych, na przykład kiedy rozdajemy je jako naszą jałmużnę. Wykorzystujmy dobra materialne nie dla zaspokajania własnych, egoistycznych żądz, ale jako narzędzia budowania relacji przyjaźni z tymi, którzy są w większej potrzebie od nas samych. Obracając mamoną w ten sposób dla większego dobra innych, odnajdziemy prawdziwe szczęście. Tu na ziemi promieniujący uśmiech szczęśliwych ludzi, a wieczności nieprzemijające szczęście zbawionych. Posługujmy się majątkiem w sposób rozważny i mądry. Inwestujmy je w wieczność, a nie wyłącznie w doczesność.